close it. No! What are you waiting for? Do it! Dobrze. Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Morgi, witam was w kolejnym drafcie na moim kanale, moi drodzy. Nie bez powodu jesteśmy na liście transferowej, ponieważ draft nam się zwrócił na plus. Ostatnio mieliśmy na początku 60 tysięcy końców, teraz mamy 68 tysięcy końców, więc wyszliśmy na plus, odpadając w półfinale, także jest to jakiś sposób na wyjście na plus. Głównie dlatego, że Danilo poszedł za 5 tysięcy końców, bo było SBC z Manchesteru City, no i trafiliśmy również kartę styl gry myśliwe, także jestem bardzo zadowolony z takiego przebiegu wydarzeń. Dobra, czyścimy całą listę. Także, moi drodzy, klasycznie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, no i też zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Dobra. Klasycznie możemy startować z kolejnym draftem. Nie było chyba 2 tygodnie draftem, więc myślę, że możemy sobie wrócić po raz kolejny, żeby coś fajnego zbudować. Może jakąś ikonę wreszcie trafiłem, bo była duża przerwa z ikonami. Mamy 4-3 ofensywnie, które z chęcią wezmę, ponieważ skrzydła są nam bardzo potrzebne. Starałem się między Sisto a Robenem. O, Fortnite, niestety. Nie, ja nie jestem z tych. Wezmę chyba tego Robena, no bo Ronaldo i Neymar jeszcze mają jakieś karty specjalne. No to kto wie, może coś trafimy. I dalej, może jakaś ikona wreszcie. I nie, jest Icardi. No niech będzie Icardi, no jest to PTG. Może będzie się nim fajnie grało, może nie. I teraz lewe skrzydło, na którym... o Jezu, ale tragedia. Kante, okej, robi się ciekawie. Problem jest taki, że Kante mi się z nikim nie zgra, tak? Także to jest trochę minusik. No ale wezmę tego Kante, no jak już dają, to przecież wezmę, no. Jakiś Vidal. Albo nie, ale Lalanda też jest spoko, bo się połączy z tym, z Delalin, także okej. Lewa obrona, pan Alba by się tu przydał, albo srebrna karta, pewnie to również jest świetny pomysł jej, ale przynajmniej będzie zgranie. No dobra, także lecimy od razu do obrony. Na razie ten draft nie zapowiada się zbyt fajnie, ale jest Bonucci, niestety nie mam żadnej ligi włoskiej, na racji, że nie ma nikogo lepszego, no to już wezmę tego Bonucciego, może jakiegoś Kielniego tu jeszcze dostanę, albo nie wiem kogo, no Jezu, co to ma być? Co to ma być jej? Czemu takie sobie karty siadają? Nie rozumiem. Dobra, Kimmich będzie spoko, bo się nam połączy z Robenem. No i na bramkę nie wiem, no chyba Donnarumma byłby idealny. Ewentualnie Buffon, no De Gea jest. Dobra, zwykle braliśmy De Gea, tym razem damy szansę Buffonowi, bo co za dużo to nie jest zdrowo. Zobaczymy, jak broni Buffon w tej FIFA. Mamy tutaj Gundogana, Aleksandro, niestety nie ta pozycja. Ale wezmę Gundogana, no już czemu? Nie, nie wiem, czy on sobie to da, nic mi nie da. No dobra, trudno. Potrzebujemy jakąś ikonę jej. Dajcie mi jakąś ikonę. Kiedy my ostatnio ikonę mieliśmy? No bez przesady. Hazard da nam jakieś zgranie jeszcze z Kante, na lewą obronę dostaniemy jeszcze jakiegoś zawodnika z Premier League, to na spokojnie. Także mamy dalej Ronaldo. Zaczyna się robić ciekawie, nie powiem. No dobra, weźmiemy sobie Ronaldo, na wierzę, że jakoś inaczej zgramy. Dalej, mamy Marcelo, kurde, znowu to samo. W ostatnim odcinku było tak samo, że najpierw był Ronaldo, potem Marcelo. Dobra, także już mamy tutaj bardzo ładne zgranie. Zprawdę Kante ma tutaj małe problemy. O, tu zrobimy tak, dobra. Lepszy środkowy obrońca, zwy na to. O, Huvedes, o, idealnie, ty. Potrzebujemy jakiegoś z tego, z Ligi Hiszpańskiej. Dostajemy, lepszy napastnik, jakiś napastnik taki dobry, no Neymar, Jezus. Dobra, wezmę Jezusa, bo Jezus to jest sprawdzona marka, więc już trochę zgrania nam da. I ostatnią kartą, jaką dostaniemy, będzie, moi drodzy, dobra, także mamy 90 ratingu, 93 zgrania, nie ma tragedii. Mamy naprawdę bardzo fajne skrzydła, jest Cristiano Ronaldo, Robben na ataku, Jezus, w razie czego na ławce jeszcze jest pan Hazard oraz Mbappe. Dobra, myślę, że możemy lecieć z pierwszym meczem na dzisiaj, no i miejmy nadzieję, że pójdzie podobnie jak w poprzednim odcinku, albo nawet lepiej, także lecimy. No więc nasze pierwsze spotkanie w dzisiejszym drafcie i mamy tutaj 4-2-3-1, Salah na ataku. No okej. Myślę, że raczej nie będę nic zmieniał, chyba że... Chyba chociaż moment, co możemy zmienić? W sumie to raczej nie mam kogo zmienić, tak naprawdę bym potrzebował ewentualnie kogoś za Kimmicha. Mam nadzieję, że Kimmich raczej nam da radę. Na razie dam szansę Jezusowi, ponieważ dobrze wiemy, do czego on jest zdolny w tej chwili. Ogólnie nagrałem to przed meczem Roma-Liverpool. Jestem naprawdę ciekawy, kto zwycięży w dzisiejszym meczu, bo powiem wam szczerze, że jestem w tym momencie za Romą i za Liverpoolem, bo niestety, no, po tym co się stało w meczu Real Juventus, no niestety jestem, nadal mnie to boli. Przepraszam wszystkich kibiców Realu, ale po prostu nie mogę patrzeć na to, co się tam dzieje. No i Bayern jakoś, nic nie mam do Bayernu, ale mimo wszystko fajnie byłoby zobaczyć taką niespodziankę typu właśnie Liverpool czy Roma. Raczej wydaje mi się, że Liverpool przejdzie Romę, chociaż jestem też za Romą, bo wiadomo, jakieś punkty do rankingu włoskiego by się przydały. No ale Liverpool, patrząc na to, jaką ma formę Salah i Mane i w ogóle wszyscy, to byłoby naprawdę spoko, tak to moglibyśmy jakąś bramkę strzelić. Gundogan chyba nie pali, więc możemy w pole karne Laporte. Cristiano Ronaldo, zobaczmy, pędzi Leonsfem. Laporte nie powinien go dogonić, proszę bardzo, nawet jeszcze auto dla nas nie będzie, co za interwencja, ty. Gundogan, świetne zagranie do Ronaldo, zobaczmy, Ronaldo sam na sam, czy to wykończy, świetne uderzenie, 1-0, otwiera nam wynik spotkania, Cristiano Ronaldo, po genialnym podaniu Gundogana, no i tam bez szans był bodajże Loris, chyba, jeżeli mam dobrą pamięć, w każdym razie, ważne, że prowadzimy.
Aleksandro, oj, czy będzie szybko odpowiedź? Buffon, proszę bardzo. No ja tutaj się zastanawiam, jak Buffon sobie poradzi w tym właśnie meczu. Tutaj proszę bardzo, bardzo dobra interwencja. Jeszcze tam był Naldo. Neymar, uderzenie Neymar. Poprzeczka jest już, to w bramce widziałem. Dobra, no to uderzenie było troszeczkę niebezpieczne. Pogba, Eriksen, niebezpiecznie. I to jest obok bramki. No straszne lagi są, nie wiem od czego to zależy, że tak powiem. Eriksen, zobaczmy. Eden Hazard, oj, niebezpiecznie. Neymar na swoim miejscu, Bonucci. Ale to podanie było nie za dobre. Nie za dobre, ale jest Marseille, proszę bardzo. Gundogan, tam widzę, że wybiega pan Jezus. Do niego zagranie, dobra, dał radę, dał radę. Zajmijmy sobie w tę stronę, tam jest Cristiano. Do niego zagranie z pierwszej piłki, może jakiś faul, no nawet różnego nie będzie, nie było warto robić nic. Okej, koniec pierwszej połowy, wygrywamy 1-0 po bramce Cristiano Ronaldo. Mieliśmy to troszeczkę mniej strzałów, no ale najważniejsze, że jeden z tych strzałów był celny na bramkę, więc myślę, że zrobimy jakieś zmiany. Wprowadzimy sobie Hazarda za Jezusa i Ronaldo przestawimy sobie na napad, także to myślę, że to będzie raczej dobra zmiana. Neymar, tam już niebezpiecznie się urywa właśnie Brazylijczyk. Oj, źle to zrobiłem, Neymar, i świetnie Buffon, znowu Buffon, naprawdę daje radę, trzeba przyznać, że nie ma się do czego przebić na razie, jeśli chodzi o Buffona. Neymar? Nie, i Marcelo, to jeszcze nie koniec, znowu Neymar, no idź stąd, Sala, nie w ten sposób, i Kante, ależ teraz po prostu skasował Pogbę, dobra. Ronaldo, teraz to świetnie zrobił, Eden Hazard tam wygra pojedynek z Walencją, oczywiście, że wygra 2-0, świetnie sobie do rady Hazard, bo musiał tam zdecydowanie powalczyć z tym Walencją, bo no Walencja już wszystko nie jest aż takim pierdziążkiem, żeby go tak łatwo przepchnąć, no ale dał sobie radę, tam jeszcze go ciągnął za koszulkę, ale nie, z Hazardem takie rzeczy, no i mamy 2-0. Nie, Neymar za łatwo, nie! Totalnie znikąd się nam teraz urwał Neymar, mamy 2-1, no niezbyt dobra to jest informacja, ponieważ ja bardzo lubię tracić bramki, kiedy wygrywam, więc no trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. Świetnie Cristiano, zobaczmy, Ronaldo sam na sam. Ronaldo, pyk! 3-1, w ogóle niekiedy sam na sam, to musiało się skończyć bramką, nie oszukujmy się, no i znowu dwubramkowa przewaga. Oj, dobre zagranie, Kimmich nie dał rady, Hazard ma sporo miejsca, może już wybiega Eriksen, Hazard i Jezus Maria, super, no ten strzał, powiem wam, troszeczkę no nie spodziewałem się, bo myślałem, że zejdzie bardziej na techniczne uderzenie, a tu proszę bardzo. No więc moi drodzy, zgodnie z planem wygrywamy pierwszą rundę drafta, nie było aż tak źle, no jedna bramka stracona, mogło być zdecydowanie gorzej, tak Ronaldo raczej uratował nam ten mecz, zawodnikiem meczu Gundogan, nie wiem czemu, no chyba za asysty, tak, no, miał 2 asysty, więc no w sumie zasłużył, niech już mu będzie. Ćwierćfinałowe spotkanie przed nami i mamy tutaj, proszę bardzo, jest to... Toty De Gea na bramce. Jestem bardzo ciekawy, jak się ten De Gea spisze, bo większość woli zwykłą wersję, aniżeli właśnie Toty, więc... No ciekawe, zobaczymy, jak on się spisze. Myślę, że możemy od razu zdać w sumie za Jezusa Hazarda, ponieważ bardzo fajnie mi pasowała ta współpraca między właśnie Hazardem a Ronaldo, więc zobaczymy, czy teraz będzie tak samo. No to lecimy do przodu w takim razie. Marcelo, zaraz wejdźmy sobie tutaj do środka, bardzo ładnie. Jezus, to będzie jedna z tych ostatnich. Jezu, Marcelo, jak ty on biegnie? Co on robi, Marcelo? I jeszcze podanie. Robin. I Marcelo, to musi być twoje. No nie! Tak, Marcelo świetnie tak akcję zrobił. Zobaczmy, dośrodkowanie w stronę Kante, ale tam był jeszcze Sergio Ramos. Z Ronaldo, Robin i prosto w bramkę. Świetna bramka Robena, no już bez szans tutaj Dawid De Gea. Trochę było w przypadku, trzeba to przyznać, ale ważne, że Robin był na swoim miejscu. No jak już znajdzie mu ta piłka na lewą nogę, to naprawdę nie ma co zbierać. Bezpiecznie Higuain. Nie, Buffon na swoim miejscu. Jeszcze tylko proszę wybić tę piłkę, bo Mertens tu się robi niebezpiecznie, ale Silva z prawej nogi, no nie. Gundogan tam się urywa właśnie Cristiano Ronaldo, do niego piłka, tam jeszcze jest Marcelo, i który nie dał rady, moment, dośrodkowanie, Kante, cokolwiek jest, miał nadzieję, że on z główki uderzył, troszeczkę zepsułem. Kimmich, tu jest zagranie do Robena, ten do Gundogana, tam ładnie zbiega właśnie Robben, bo trzeba będzie nim zejść na lewo. To miał być fake shot Ronaldo chopem, ale strzał z prawej nogi, no przynajmniej do statystyk będzie, tak? Eden Hazard, lewe skrzydło, zobaczmy, co zrobił De Gea, halo, tam trzeba będzie dośrodkować, przecież tam jest jeszcze Ronaldo, w polu karnym Ronaldo, minimalnie obok bramki, no nie wiem, co ten De Gea miał na myśli, wychodząc z bramki. Gonzalo i Higuain, zobaczmy, szuka miejsca, Gonzalo i Higuain, znowu Buffon jeszcze staranował tam, Vidala. William, tym razem on na prawym skrzydle, znowu płasko, no i 1-0, to już musiało wpaść, niestety bramka na 1-1. Cristiano Ronaldo tam już biegnie, Ronaldo jeszcze przedostał Carvajal. Zejdźmy sobie Tornado, ładnie, jeszcze jeden mi się tutaj przyda, Tornado. Pyk, Cristiano Ronaldo, o tak, dokładnie odchodziło, 2 tornada wystarczyły, żeby przejść dosłownie wszystkich i mamy wreszcie 2-1, znowu świetna bramka, Cristiano Ronaldo, jedno Tornado z lewej nogi.
No i drugie też w sumie z lewej nogi, a najważniejsze, że trafił, udał tę piłkę Mertens w pole karne Kante. Jezus Maria, no oczywiście. Kante jest spoko, ale jak już przychodzi co do krycia, no to raczej no ciężko, żeby wygrał główkę z Vidalem. No znowu 2-2, znowu szybko tracimy tę bramkę, strasznie mnie to kurczę boli. Dobra, Ronaldo, jedna akcja Ronaldo, dawaj. Ramos może tą kartką, nie może ryzykować, zejdźmy sobie do środka. Ronaldo, dawaj, 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 dobrze, dobrze. Źle, Jezu, się pogubiłem, dobra, tam jest Robin, Robin, Robin. Musisz z prawej, no nie, co? Robin, świetne podanie, Robin, leć. Cristiano, zejdźmy do środka, ładnie. Cristiano, Ronaldo, to może być ta akcja, Ronaldo. Kto jest w polu karnym? Azar, przyjmij, uderz, nie. No przecież to jest niemożliwe. Jak? No nawet nie bronił, po prostu stał w miejscu. Azarda, wiem, że masz troszeczkę mniej kondycji, ale spróbujmy coś tego zrobić. Delali do Mbappe, ten do Ronaldo, Mbappe, weź tam się pokaż, bym chciał ciebie zagrać, ty jesteś przecież świeżo wprowadzony. Mbappe, musisz to Nie, to nie ma prawa wpaść. Bonucci, dawaj, Bonucci, dawaj, proszę, nie, Buffon, dobrze, nie, chowaj, nie, nie! Jezus, Buffon, kocham cię, naprawdę, Buffon robi taką robotę w tym meczu, że naprawdę, ja odpadnę w tym meczu, jak nic, to jest świetny odbiór, nie, no co? Nie, to jest, nie odcisnąłem nic nie nacisnąłem, po prostu nic nie nacisnąłem, co za gówno, co za jebane gówno, nie masz prawa tego strzelić. Świetnie, Buffon, Buffon to jest man of the match. Azar, wiem, że masz małą kondycję, ale spróbujmy, zejdźmy do środka. Mbappe, musimy go zaczekać, aż biegnie właśnie Cristiano Ronaldo, Cristiano karny, to jest rzut. Co miało na celu przywilej korzyści? Że ja faulowałem, tak? Będąc zgwałconym przez Marcelo w polu karnym, ja faulowałem. To, co się dzieje, to jest kabarecik, fenomen, mem, wszystko połączone. William w pole karne, nikt go nie atakuje, przecież Buffon. Nie, ja wiem, jak to się skończy, ja dobrze wiem, jak to się skończy. Kurwa, mać, skończy. Doceniam Buffona, bo Buffon robi naprawdę rzeczy niestworzone, rzeczy, których nie dało się bronić. Tak jak nie chcę zwalać wszystkiego na grę, że nie wiem, że ja byłem gorszy czy coś. Wiadomo, że byłem troszeczkę gorszy, ale jak takie rzeczy, które widzieliście pod koniec pierwszej połowy gry, nie są odgwizdywane, to ja po prostu nie mam słów. Dostaliśmy świetne paczki za odpadnięcie w ćwierćfinale. Dobra, otwórzmy te paczki, może trafimy kogoś, kto jest do, nie wiem, do jakiegoś SBC, ale raczej... co? Ekrany w parce za 5000 końców? Francja? Opasny? Nie! No co? Co tu się właśnie stało? Moi drodzy, co tu się właśnie stało? Mieliśmy ekrany w parce za 5000 końców, to jest Benzema! 20000 końców, to nie rozumiem. Moi drodzy, po tym co się działo w tym drafcie, naprawdę jestem zadowolony, dobra. Ten odcinek naprawdę... Nie wiem jak go skomentować, więc... No dobra, moi drodzy, jeżeli wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, no i przy okazji też suba, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie. 1, 2...